wakacyjnym spisie przesądów świata znalazłem kolejny, tym razem związany z lustrem. No, zna go chyba każdy z nas. Rozbicie lustra przynosi nieszczęście, a w zasadzie 7 lat nieszczęścia. Jak się okazuje, przesąd ten jest starszy nawet od samych luster. W czasach prehistorycznych zwierciadłem była woda. Człowiek pragnący się zobaczyć musiał wybrać się nad jakiś akwen. I wpatrując się w swoje odbicie w wodzie, przewidywał przyszłość na podstawie jakości obrazu. Poruszająca się woda często powodowała, że odbicie było niezbyt wyraźne. I to miało być zapowiedzią nieszczęścia. No to w takim razie uważajcie na zwierciadła. Czy w przesądy wierzycie, czy też nie.